konferencyjnej w tym momencie widzę kilkadziesiąt eksponatów, rzeczy różnego rodzaju, które są częścią wystawy. Wystawy jakie? W ogóle skąd pomysł na to, co widzę? Pomysł taki mi się zrodził w pewnym momencie, kiedy siadąc samochodem, pomyślałem, jakby to zorganizować coś, co by zdradziło naszych seniorów. Co oni robią w wolnym czasie? I oto tym sposobem ogłosiliśmy konkurs pod tytułem Plastyczni Seniorzy. Bo chodziło tutaj o takie miszmasz, niekoniecznie ukierunkowane na jakiś jeden rodzaj twórczości. No, jakby nie patrzeć, jest to rękodzieło artystyczne pod każdym względem. I w niektórych przypadkach użytkowe, w niektórych przypadkach powiedzmy służące dekoracyjne i wiele, wiele jeszcze innych elementów. Różne kierunki i malarstwo, i szydełkowanie, i haft, i wiele, wiele, wiele innych jeszcze, i makrama też tutaj się przydarzyła przy okazji. Stąd też pogłębiliśmy swoje wiadomości na temat możliwości naszych seniorów. A tu przy okazji jeszcze zdradzę, że nasi seniorzy uczestniczyli w wojewódzkim przeglądzie, który odbywał się w CSK Lublin, gdzie zajęliśmy drugie i trzecie miejsce, jeśli chodzi o działalność rękodzieła artystycznego. Gratuluję. Panie prezesie, Klub Seniora Srebrny Głos w Terespolu, jaką jest instytucją? Kogo zrzesza? Ilu członków liczy? Jak wygląda wasze życie klubowe na co dzień? Otóż my jesteśmy jedną z form działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Terespolu. Spotykamy się raz w tygodniu, w każdy czwartek. Spotkania nasze poświęcone są różnym kwestiom, bo na przykład kultywujemy wiek, a więc listy gratulacyjne z okazji osiągnięcia wieku 70, 80, 90 lat i tak dalej, i tak dalej. Do 130. A nawet dłużej, jeśli by to było możliwe. Wtedy seniorzy otrzymują od nas koszt słodyczy, życzenia, list gratulacyjny. Również tak jak teraz zbliżamy się do Dnia Kobiet. Będą też, właśnie będzie kwiatek, będzie ciasto, będzie kawa, herbata. Kto sobie będzie życzył, będzie lampka wina na pewno. Mamy taki też Dzień Pieroga. To jest takie nasze święto klubowe ustalone, które się zawsze odbywa w pierwszy czwartek każdego miesiąca marca w każdym roku. No, niekoniecznie. Pierogowy, raczej pierogowy czwartek, tak. Gdzie panie przygotowują pierogi z różnymi farszami, a tych pierogów co przygotowujemy 400. Także nikomu nie zabraknie, gości się cały klub i wiele, wiele innych, jeśli będzie to okres letni już, to organizujemy ogniska. Różne, też kultywujemy różne święta państwowe, uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach, uroczystościach organizowanych przez miasto Terespol. Ile osób obecnie liczy członków? Obecnie w klubie naszym jest zapisanych 52 członków. Jak zostać członkiem klubu? No po prostu przyjść do klubu, wypełnić deklarację członkowską i zostaje się członkiem klubu. Wspomniałem pan o tym, że się spotykacie sukcesywnie, ale gdzie są te spotkania? Mamy swoją salę w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Terespolu. Ta sala mieści się przy hali sportowej w dawnym MOK-u. A w tej chwili to się tak pięknie nazywa w Wydziale Sportu. Brawo. Miejskiego Centrum. No i tam się spotykamy. Sala jest na tyle pojemna, że
Chociaż już może troszeczkę za małe jak na nasze potrzeby, ale dajemy radę. Wróćmy do wystawy. Czy to również przykład tego, że seniorzy nie nudzą się w Terespolu i nawet jeśli jest za oknem brzydka pogoda, to zawsze przecież można siąść i właśnie zrobić coś ciekawego właśnie poprzez prace ręczne. Tak, oczywiście. To między innymi było zadaniem naszym i założeniem, że będziemy wiedzieli, co seniorzy robią w wolnym czasie. I to jest właśnie to, że oni się nie nudzą, że wymyślają najróżniejsze rzeczy. Jest to szeroka twórczość, a więc jest to pewna, powiedziałbym, nawet rehabilitacja w tym wieku, która pomaga normalnie funkcjonować. Czy w czasie otwarcia wystawy zauważył Pan na przykład, że panowie wymieniają się doświadczeniami, uwagami, być może ktoś się zaraził właśnie, nie wiem, dzierganiem, haftem? W związku z tym, że był to konkurs i że były nagrody finansowe oczywiście dla zwycięzców, ja myślę, że i to, że to zostało pokazane w taki sposób, że odbył się wernisaż, jeden z niewielu w mieście Terespol, bo wystaw tutaj no niestety za wiele nie ma, to może i to spowodowało, tak się domyślam, co sprawdzimy za jakiś okres czasu, że tych naszych artystów przybyło. Że ludzie zaczęli się tym interesować. No, a w końcu to obaliliśmy. Ja myślę, takie twierdzenie, że seniorom czy emerytom, jak nie nazwiemy, tak nie nazwiemy, nic już się nie chce, jeśli odejdą na emeryturę. Wcale nieprawda. Chce im się wiele, może nawet więcej. Mało tego. Słyszałem, że czasu wam brakuje. Też. Też czasu mamy coraz mniej. Meta się zbliża. Pod względem właśnie tego, jak bardzo, czym nie żyjecie, uczestniczycie. Nie tylko już teraz mowa o rodzinach waszych, czy przyjaciołach, ale no właśnie o przyjaciołach, ale o klubach seniora. O tym, że nawet w mieście Terespol tutaj, ale i w każdym innym klubie seniora, w każdej innej miejscowości, gminie czy mieście, rzeczywiście są zajęcia, są możliwości, są tematy podejmowane, które wyciągają ludzi z domu, nie pozwalają zgnuśnieć w tym domu, ale właśnie spotykać się w gronie. Oczywiście, my to robimy jako Klub Seniora i Miejskie Centrum Kultury również zaprasza i seniorów do udziału w różnego rodzaju warsztatach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury. Stąd też tak myślę i jestem przekonany, że nasi seniorzy, na pewno nie wszyscy, zechcą w tym uczestniczyć. Ale jeśli jeszcze można, samo życie naszych seniorów, mamy też zespół śpiewaczy, o którym Radio Viper doskonale wie, bo spotykaliśmy się bardzo często i niedługo się też spotkamy chyba w Sosnówce, na tradycjach wielkanocnych. Tak, też wystąpi nasz zespół, też aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach, no, robiąc oprawę artystyczną, że tak powiem, tych uroczystości, a niezależnie od tego, to też angażuje pewną część klubu seniora, bo on się składa tylko i wyłącznie z członków klubu seniora, którzy też w jakiś sposób aktywnie spędzają ten seniorski czas. Jak w ogóle do kwestii senioralnych Was, osób właśnie ze srebrnym głosem, podchodzi samorząd miasta Terespol? Czy można liczyć na współpracę, czy ta współpraca jest, czy jesteście zauważani przez Radę Miasta, przez burmistrza? Tak, oczywiście. I tu powiem wprost, że my, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to funkcjonujemy dzięki Radzie Miasta, dzięki panu burmistrzowi, który nigdy nie szczędził ani czasu, ani wysiłku, żeby klubowi seniora pomóc w różnych sytuacjach. I liczymy na to przez cały czas, że taka pomoc będzie, no bo my z kolei
staramy się uczestniczyć i jak gdyby odpłacić się za to, uczestnicząc w różnych uroczystościach, czy to miejskich, państwowych, kościelnych też. Także jesteśmy widoczni w każdym miejscu. Wystawa. Do kiedy można ją tutaj w tej sali przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu, sali konferencyjnej oglądać? Do 19 marca, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 13. Dziękuję i zapraszamy. Dziękuję bardzo również i zapraszamy wszystkich, którzy chcą obejrzeć naszą seniorską wystawę.